Hej, z tej strony Marek Sanecylka i Agator. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co 365, czasami 366 dni w roku człowiek miewa pewną rocznicę. Jest to rocznica narodzin, czyli tak zwane urodziny. Moje przypadały niedawno. Wczoraj. Jak kręciliśmy ten materiał, to był 30 lipiec 2020. Ogólnie nie widzieliście nas w kanale od 2019 czerwca, więc już ponad rok. I od moich przyjaciół. Tak. Dostałem tego oto szturmowca. Pięknego pana. Z Gwiezdnych Wojen. Którego to oczywiście nie podaruję sobie i złożę na wizji. Już nawet od mojego przyjaciela pożyczyłem kamerę, także może być troszkę inna jakość niż na wstępie. I razem z Agatorem, który mi pomoże, z wielką chęcią, bo lubi klocki Lego, złożymy szturmowca przy stole. Jest to 647 elementów, więc liczę, że z półtorej godziny będziemy składać. A fajnie byłoby szybciej, ale pewnie się nie uda. Tak czy siak, dziękuję moim najdroższym przyjaciołom, którzy wręczyli mi taki wspaniały prezent, który będzie się pięknie komponował dziś u nas w mieszkaniu, jeszcze nie wiem gdzie, coś wymyślimy. No i koniec tego wstępu, do stołu, no, do stołu, rodacy. Stalet, 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 niechaj żyje nam. Niech moc będzie z wami. No, więc tutaj tylko chwila naszego głosu, bo zaraz jak rozczłonkuję... Rozczłonkujesz? Tak, rozczłonkuję to pudełko w miejscu wskazanym przez producenta, to będzie już przyspieszone tempo. Także do zaczynania za... Zobaczymy, która jest godzina w tym momencie. I 5 po 11. Zobaczymy, za jaki czas się zaczynamy. No są osiane, ale tak będzie. No to start. Wracamy po godzinie i pół, półtorej godziny niecałe. Nie, równo półtorej godziny, jest 34, no. No, udało się ułożyć hełm szturmowca w tym czasie, razem z podstawką. Wygląda epicko. Muszę teraz bardzo fajny jest. Na niego znaleźć miejsce. Chciałem podziękować też wszystkim przyjaciołom za ten prezent. Agata, czy chciała coś dodać? Cieszę się, że było mało naklejek. Nie, miło się składało, jak to Lego. Lego zawsze się fajnie składa. Mieliśmy ile kroków w sumie do zgłoszenia? 200. No, blisko 200. Pod 200 podchodziliśmy. A 231. 231 kroków. Nie jest tak źle, jak książeczka była dosyć gruba. 647 elementów udało się złożyć. Wygląda naprawdę, myślę, ta głowa całkiem zacnie. Coś zauważyłam w trakcie składania, to to, że jestem nauczona, że w instrukcjach Lego krok wcześniej, który się wykonało, jest zaszarzony, żeby można było zlokalizować nowe klocki, które masz dołożyć. Tutaj tego brakowało, bo trzeba się przyglądać mocno do rysunkowi, żeby się określić, co teraz, gdzie masz dołożyć. Mi aż tak, wiedziałeś co, tylko nie do końca, w którym miejscu. Mi aż tak to nie przeszkadzało. Fakt faktem, Agator ma rację, że takie coś było, miało miejsce. No i to, co powiedziałeś, że usypia lepiej niż... Niż liczenie owiec, baranów, tudzież. No, tak jakoś mi się bardzo spać zachciało, ale to chyba ze zmęczenia, bo mamy prawie pierwszą w nocy. No, w No i no, wspaniały kluczyk do zdejmowania klocków Lego, żeby sobie nie kaleczyć dłoni, tudzież nie wyłamywać zębów, bo dentysta jest bardzo drogi. Prawda, Marku? Ja... Klocków nie zdejmuje się zębami, to każde dziecko wie. Lego to przewidziało i dało super świetny kluczyk do rozczepiania. Jak ja byłem dzieckiem, trzeba było go osobno kupić i nie dostawało się go w zestawie. Także
Ja nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego istnieje, więc i tak byłeś w lepszej pozycji niż ja. No tak, tak. No. To prawda. Tak czy siak, dziękujemy wam. Razem ze szturmowcem machamy głową. 100 lat, niechaj żyje nam. No. To jeszcze damy tą główkę na pewno na obrotowym talerzu, bo ładnie wygląda, żeby jej się przyjrzeć z różnych stron. A na dzisiaj już kończymy. Bierzemy się za pucle. Nein. No to na razie. Pa, pa. 100 lat, niechaj żyje nam.